Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Bielany i ekipa Bay Forest zapraszają na serię filmów Leśnej Stolarni. Witajcie moi mili, mam na imię Maksymilian. A ja Olek. Zapraszamy Was do serii odcinków o tematyce przyrodniczo-technicznej Leśnej Stolarni, na których będziemy poznawać lasy bielańskie i trochę bawić się drewnem. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszamy Was bardzo serdecznie. Ruszamy, chodźcie! Naszą przygodę po lasach zaczynamy od, jak sama nazwa wskazuje, lasu bielańskiego, do którego można się z łatwością dostać od ulicy Marymąckiej. Tu od razu muszę zaznaczyć, że występują wyraźne oznakowania, gdzie są szlaki pieszo-rowerowe, a gdzie wyłącznie ścieżki do poruszania się pieszo. Wyłącznie to znaczy, że na koniu też nie wolno się na nich poruszać. Ciekawe. Czemu tak jest? Ponieważ większość, czyli 130 ze 150 hektarów należących do Bielańskiego Lasu, to rezerwat przyrody. Czym jest i czym się różni rezerwat przyrody od zwykłego lasu? Tym, że w parku ma być miło nam, ludziom, w otoczeniu natury, a w rezerwacie ma być miło naturze, ale pod określonymi zasadami mogą tam też przebywać ludzie. Czyli w parku kosi się trawę, przycina się uschnięte gałęzie, żeby nam nie spadły na głowę. W rezerwacie po prostu stawia się znaki, abyśmy uważali na spadające suche konary. Co mamy charakterystycznego w Lesie Bielańskim i dlaczego warto się do niego wybrać? Na pewno jako pierwsze zacząłbym zwiedzanie od najstarszego zabytku Bielan, czyli od zakonu Kamedułów, którzy osiedlili się tu już w 1639 roku, czyli blisko 400 lat temu. To właśnie od ich zakonu, albo od koloru fasady, albo od białych habitów pochodzi cała nazwa dzielnicy Bielany. Równie sędziwym wiekiem mogą pochwalić się niektóre dęby zamieszkujące rezerwat. Szacuje się, że mają 300, a nawet 400 lat. Zobaczcie, jakie to kolosy. Olek próbuje je objąć, na pewno nie jest to łatwe. Możemy ich jeszcze spotkać co najmniej kilka sztuk, przemieszczając się ścieżkami rezerwatu. Leży też wiele kłód już powalonych, rozkładających się. Z jednej strony to przykre, z drugiej strony musimy pamiętać, że tak przyroda zatacza swój krąg. Te martwe kłody służą innym, aby te mogły się rozwijać. Musicie wiedzieć, że takie leżące kłody są prawdziwym bogactwem życia dla wielu gatunków owadów, mszaków czy grzybów. Stojące kłody są miejscem schronienia dla dziuplujących w nich ptaków, a leżące, rozkładające się już pnie dostarczają substancji odżywczych kolejnym pokoleniom drzew. Jak widać, szlaki rowerowe są bardzo szerokie, co ułatwia jazdę nawet dwóm rowerom obok siebie, a mijając grupę z naprzeciwka i tak nie musimy ustępywać sobie drogi. Drogi są gładkie, spokojnie po nich mogą przejechać nawet najmłodsi rowerzyści, a przejazdy od ulicy na przykład Podleśnej do Dewajtis nie zajmują więcej niż 5-10 minut, czyli można je pokonać z uśmiechem, a chwilkę odpocząć i jechać dalej. Odpoczywać możemy na różne sposoby, albo aktywnie się bawiąc, albo spędzając czas na pikniku,
na pobliskiej polanie. Las Bielański jest bez wątpienia jednym z najciekawszych obiektów leśnych w obrębie Warszawy. Poza majestatycznymi dębami można tu spotkać jesiony, wiązy, jawory czy graby. O czym warto jeszcze wspomnieć? Zasady zachowania w lesie, a tym bardziej w rezerwacie, nie są wszystkim dobrze znane. Musimy pamiętać o tym, aby nie zbaczać z wyznaczonych szlaków i ścieżek. Nie ulegajmy pokusie chodzenia na skróty, nie dodawajmy sobie jazdy wyczynowej na rowerze. W ten sposób możemy zagrażać swojemu życiu, tu przypominam o spadających gałęziach i konarach, jak również zaburzamy życie naturalnych mieszkańców lasu, czyli zajęcy wiewiórek, ale i tych większych ssaków, saren, dzików, a nawet występujących tutaj łosi. Co poza tym? Standardzik. Nie krzyczymy, nie śmiecimy. W zamian za to możemy zachwycać się otaczającym nas pięknem. Kończymy na dziś zwiedzanie Lasu Bielańskiego. Spędziliśmy tu kilka godzin i muszę przyznać, że naprawdę było ciekawie. Jest czym nacieszyć oko, czy to zróżnicowanym terenem, czy tymi wspaniałymi drzewami. Spędzilibyśmy tu na pewno jeszcze chwilę, ale brzuchy też musimy nakarmić. I jesteśmy już z powrotem w naszym warsztacie. W drodze powrotnej rozmawialiśmy jeszcze o kilku kwestiach związanych z drzewami. Aleksandra zastanawiało na przykład co? Jak się liczy ten wiek drzew? Jak się liczy wiek drzew? I co, już wiesz? Tak. No to jak się liczy? Liczy się po... Po słojach. A dobra, czyli tu mamy takie jasne i ciemne słoje. A które musimy liczyć, żeby policzyć jego wiek? Jasne i ciemne. Jasne i ciemne, ponieważ na wiek drzewa składają się oba naraz. Nazywa się to przyrostem rocznym. I mamy tu przed sobą taki bardzo duży i stary plaster, w którym naliczyliśmy aż 105 lat. Tutaj zaznaczyliśmy kilka takich momentów, czyli kiedy te drzewo, o ile było mniejsze w roku 2000, kiedy zmieniał się wiek, w roku 89, kiedy zmieniał nam się ustrój, zaznaczyliśmy też drugą i pierwszą wojnę światową z dopiskiem, że gdy wybuchła druga wojna światowa, nasz dąb, bo jest to plaster dębowy, miał 29 lat, a kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, miał zaledwie 4 lata. Są też inne metody na badanie wieku drzew, jeszcze rosnących, ale ta jest ta najłatwiejsza, najczęściej spotykana. Drugą kwestią, która interesowała Aleksandra, to było, pamiętasz, jak rozpoznać gatunki drzew, tak? I co? Już wiesz, jak rozpoznać gatunki drzew? Tak. To jak? Liściach. Po liściach. Oczywiście można to robić wiosną lub latem. Do tego jest taka pomocna książeczka wydana przez właśnie dzielnicę Bielany, w której mamy opisane różne gatunki drzew występujących na Bielanach. Wydaje się, że jest to mała książeczka, znaczy duża książeczka dla małych dzieci, ale służy ona również za pomoc edukacyjną czy dla kogoś takiego jak Aleksander, czy nawet dla dorosłych, dla kogoś takiego jak ja. I mamy tutaj na przykład taką stronę, na której mamy właśnie opisane, jak wyglądają liście poszczególnych gatunków. Tutaj na przykład jest opisane, że liść dębu to potężne drzewo, ma nieregularne jajowate liście. Czy wiesz, Aleksander, który to liść dębu? Tak, to ten. To ten, wspaniale. Jakie tam jeszcze drzewa występowały w Lesie Bielańskim? Na przykład graby. Gdzie masz listek grabu? Tu. Tak, to jest listek grabu. Tutaj też był taki narysowany. Były na przykład jeszcze jesiony. Tutaj jest opis liści jesionowych. Czy pamiętasz? No, liście jesionowe są takie dość wyjątkowe.
Tak, składają się z wielu drobnych listków. W całej tej książeczce mamy również naklejki, które faktycznie tych najmłodszych użytkowników najbardziej interesują. Tak jak mówiłem, książeczka na pewno warta uwagi, można się z niej dowiedzieć wiele rzeczy. I co, chyba to tyle, Aleksander. Co, będziemy się już powoli żegnać? Co życzymy wszystkim? Najlepszego. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Tak? Pomachamy? Pa. Cześć.